Inflacja to spadek wartości pieniądza. Za taką samą ilość pieniędzy możesz kupić mniej produktów. Bardzo szybka i gwałtowna inflacja wystąpiła między innymi w latach dwudziestych w Niemczech. W ciągu kilku dni banknoty stały się bezwartościowe, a dzieci zaczęły je wykorzystywać do zabawy. Gospodarka jest kolejną dziedziną życia, w której bardzo często wykorzystywane są wykresy. Jeżeli byłeś kiedyś na wakacjach za granicą, na pewno spotkałeś się z kursami walut. Wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje do Paryża albo do Rzymu. Aby móc tam normalnie funkcjonować, musisz wymienić złotówki na euro. Kurs euro do złotego mówi, Ile złotych trzeba mieć, aby kupić w kantorze 1 euro? Kurs walut zmienia się w czasie, a historię tych zmian przedstawia się na wykresach, takich jak ten. Jakie informacje można odczytać z tego wykresu? Odpowiemy teraz na kilka pytań. Ile kosztowało 1 euro 16 maja? Na osi czasu. Musimy znaleźć odpowiednią datę. 16 maja. I odczytać, ile wtedy wynosił kurs euro. 4,24. To oznacza, że 16 maja za 1 euro należało zapłacić 4 zł i 24 grosze. Którego dnia 1 euro kosztowało 4 zł i 22 grosze? Trzeba znaleźć tą odpowiednią wartość na osi pionowej. 4,22 jest tutaj. Tyle było warte 1 euro dwukrotnie. 15 maja oraz 20 maja. Kiedy euro było najtańsze, a kiedy najdroższe? Euro było najtańsze albo miało najniższą wartość 18 maja. Wtedy za 1 euro należało zapłacić 4 zł i 17 groszy. Kiedy euro było najdroższe? Kiedy miało największą wartość? Tutaj. Czyli 16 maja. Wtedy trzeba było za nie zapłacić 4 zł i 24 grosze. Ile złotych kosztowało 100 euro 21 maja? Najpierw sprawdźmy, ile wtedy kosztowało 1 euro. 21 maja 1 euro kosztowało 4 zł i 21 groszy. W takim razie, aby policzyć, ile kosztowało 100 euro, należy pomnożyć 4,21 razy 100. Otrzymujemy 421 zł. Tyle złotych Należało zapłacić w kantorze za 100 euro 21 maja. Janek kupił 100 euro 17 maja. Jacek również kupił 100 euro, ale 3 dni później. Który z nich wydał więcej złotych? Sprawdźmy najpierw, po jakim kursie kupował Janek. Janek kupował 17 maja. Wtedy za 1 euro należało zapłacić. 4 złote i 19 groszy. Jacek kupił euro 3 dni później. Który to był dzień? To był 20 maja. Jacek za 1 euro musiał zapłacić 4 złote i 22 grosze. Aby policzyć, ile każdy z nich zapłacił za 100 euro. Należy wymnożyć obie te liczby przez 100. Otrzymujemy, że Janek zapłacił 419 zł, a Jacek 422 zł. Jacek zapłacił więcej. Zauważ, ile informacji przyniósł jeden wykres. W formie wykresu przedstawia się również inne informacje: produkcję danego towaru, zmianę cen danego produktu, kurs akcji na giełdzie, i wiele, wiele innych. Oto kolejny wykres kursu walut. Tym razem jest to kurs dolara do złotego. Czyli ile należy zapłacić złotych, aby kupić jednego dolara? Za chwilę pojawi się tutaj kilka pytań. Zatrzymaj film po każdym z nich. Odpowiedz na nie, po czym porównaj swoją odpowiedź z moją. Gotowy? Do dzieła. Ile kosztował 1 dolar 9 sierpnia? Na osi czasu znajduję odpowiednią datę. 9 sierpnia jest tutaj, wtedy 1 dolar kosztował 3 zł i 75 groszy. Którego dnia 1 dolar kosztował 3 zł i 73 grosze? Znajduję 3 zł i 73 grosze na osi pionowej. Jest tutaj. Takiej wartości dolara odpowiada dzień 7 sierpnia. Kiedy dolar był najtańszy, a kiedy najdroższy? Dolar był najtańszy, kiedy miał najniższą wartość. Najniższa wartość dolara jest tutaj. To wydarzyło się 6 sierpnia. Dolar był najdroższy, kiedy miał najwyższą wartość tutaj. To wydarzyło się 8 sierpnia. Kiedy lepiej było kupić dolary? 8 sierpnia czy dwa dni wcześniej? Kiedy było lepiej kupić dolary? Wtedy, kiedy były tańsze. 8 sierpnia za jednego dolara należało zapłacić 3 zł. i 78 groszy. Dwa dni wcześniej natomiast był 6 sierpnia. Wtedy dolar kosztował 3 zł. i 71 groszy. O wiele lepiej było kupić dolary 6 sierpnia. Zauważ też, że 6 sierpnia Dolar był najtańszy, a 8 sierpnia najdroższy. Zróbmy teraz trochę więcej miejsca na planszy i odpowiedzmy na kolejne pytania. O ile zmieniła się cena 1 dolara między 8 a 10 sierpnia. 8 sierpnia 1 dolar kosztował 3 złote i 78 groszy. Natomiast 10 sierpnia za 1 dolara należało zapłacić 3 zł i 72 grosze? To oznacza, że w ciągu tych dwóch dni cena 1 dolara spadła o 6 groszy? 7 sierpnia Kasia kupiła 100 dolarów. 3 dni później kupiła kolejne 100 dolarów. Ile łącznie wydała złotych? 7 sierpnia za 1 dolara należało zapłacić 3 zł i 73 grosze. To znaczy, że za 100 dolarów trzeba było zapłacić 373 zł. 3 dni później był 10 sierpnia. Wtedy 1 dolar był wart 3 zł i 72 grosze. To oznacza, że za 100 dolarów Trzeba było zapłacić 372 zł. Aby otrzymać łączną kwotę, którą wydała Kasia, należy dodać te dwie liczby: 373 dodać 372. To nam daje w rezultacie 745 zł. Kurs walut określa, Ile trzeba wydać jednej waluty, aby zakupić drugą walutę? Przykładowo, kurs euro do złotego mówi, ile złotych musisz wydać, aby kupić jedno euro. Kurs walut jest zmienny w czasie i zależy od wielu czynników gospodarczych i politycznych. Był to kolejny film poświęcony funkcjom. Zobacz inne filmy z tej playlisty oraz odwieź naszą stronę internetową.